Cześć wszystkim. Witam was na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym vlogowym odcinku wyjaśnię, że zawód detektywa to nie serial. Dlatego zapraszam. Wiele osób, które kieruje się do detektywa, ma takie przeświadczenie, że nasz zawód opiera się na tym, co widzą ludzie w serialach detektywistycznych. Niestety, a czy na szczęście tak nie jest, dlatego że to, co widzicie w serialach detektywistycznych, jest robione bezpośrednio pod publikę. A realia naszego zawodu są całkowicie inne. Nasz zawód jest żubundą pracą i w żadnym wypadku no, może poza małymi jakimiś tam niuansami ale w żadnym wypadku nie wygląda to nutę w nutę jak w serialach. Już nie pomijając faktów, że. W tych serialach, notorycznie wspomniane prawo, jakby tak oglądać to i weryfikować wszystko krok po kroku, no to tam dochodzi do wielu rzeczy, które są po prostu niezgodne z prawem i to tak oficjalnie jest pokazywane, a potem ludzie myślą, że my to możemy po prostu wykonywać w taki właśnie sposób. I często słyszane jest ze strony klientów, że na no dlaczego pan czy pani nie zrobiliście to w taki, taki sposób? Przecież to ja czy tam, widziałam w, w serialu, w telewizji. I tak dalej, i tak dalej, że tak właśnie robią, a aby tak rzeczywiście nie zrobili, jesteście jakimś mizernym biurem, i tak dalej, bo nie potraficie tego tak zrobić i, i tego typu jakieś dogryzki wręcz. No mówmy się, że praca detektywa, jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z tym, albo inaczej, jeżeli ktoś na własną rękę nie próbował rozwiązać w całości czy jakiejś części tej swojej zagadki, swojego problemu ze zdradą, czy, czy nie tylko, to nie będzie miał świadomości, jak to wygląda. Ja miałem styczność z klientami, którzy próbowali na własną rękę, próbowali na własną rękę, rozwiązać swoją zagadkę. Z większym skutkiem ubocznym bądź mniejszym, No ale jednak jednak zawsze takie działania osób, które nigdy, totalnie nigdy nie miały pojęcia jak wygląda zawód detektywa i nie, nie wiedzą jak to się, z czym to się je wręcz. E, najczęściej utrudnią dalsze działania, jak już podejmą to, że, że chcą detektywa wyraźnie, no to po prostu utrudnią poprzez swoje wcześniejsze działania, takie prywatne działania. Też dużo osób tuszuje to, że nie, nie, ja nigdy nie, nie próbowałem, czy nie próbowałem e, tam coś podejrzeć i tak dalej. W międzyczasie okazuje się, że jednak tak. No i dlatego też detektyw robi dużo oczy, bo skąd jego figurant na przykład nagle się za siebie mocno obraca, dlaczego mocno pod samochód zerka, tak? czy, czy nie ma przypadkiem GPS-u na przykład. Także te sytuacje. Też dają obraz tego, że jednak klient mógł tu przekłamać, i, i, i to najczęściej wychodzi, że no faktycznie tam ktoś próbował sobie na własny rachunek coś wykonać, tak? No i tym utrudnił temat, bo spalił wiele możliwości, które, które już odpadają, tak? które odpadają, a to zwiększa niestety koszta zlecenia, bo zmienia to całkowicie charakter dalszego działania. I te działania najczęściej nie są takimi prostymi działaniami, już tylko są mocno utrudnionymi, a nawet zagrażają wręcz jeszcze bardziej zdrowiu bądź nawet życiu detektywa. No niestety, tak to wygląda. To nie są emocje takie filmowe, serialowe, to są emocje, które są w realiach. To są sytuacje, które są w realiach i to jest całkowicie inny świat i, i inny temat, a nie to, co tam pokazują w, w serialach. A chciałbym się skoncentrować na trzech takich najczęściej padających elementach w serialach i chciałbym sprostować to do życia realnego, do zawodu tego w realiach, jak to wygląda ze strony działań detektywistycznych. Pierwszym elementem byłoby na przykład to, czy detektyw może wejść na teren posesji, nieruchomości, mieszkania, domu i w po prostu taki łatwy sposób zamontować sobie kamery, podsłuchy, tak jak widoczne jest to w serialach. Gdzie najczęściej przychodzi zleceniodawca do, do, do tamtego detektywa w serialu i pozostawia mu klucze od mieszkania, listę z danymi i wszystkimi podpowiedziami. Jeżeli chodzi o tą listę, z danymi jest to normalna rzecz. My też również robimy taki wywiad z klientem, aby. Wydobyć jak największą gamę informacji, no bo oczywiście to też ma duży wpływ na, na te koszta. Jeśli klient, klient dużo wie, no to wiadomo, że to też ułatwi temat i pewnych informacji już nie trzeba będzie doszukiwać się. No i te koszta dlatego mogą być nieco mniejsze niż są zwykle. Ale z tymi kluczami, że tak łatwo te klucze są dawane i detektywi tam wchodzą i, i montują te kamery podsłuchy. I tak nie. Tyle tylko, że w tych serialach nigdy nie było pokazane, że jak, jak wygląda cała procedura. I to, I to powinno być moim zdaniem. W żadnym serialu, oglądałem ich kilka z ciekawości, nie mówię, że na bieżąco oglądam, no bo nie chcę się uczyć patologii moim zdaniem. Bo ja miałem się uczyć czegoś i miałem nabierać doświadczenia z realiów, a nie z życia serialowego żeby robić takie same błędy, jak oni tam robią i żeby potem odpowiedzieć za to w sposób bardzo bolesny, prawny i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o to oddawanie kluczy, powiem tak, kiedy detektyw może wejść na takie mieszkanie, zamontować te kamery i podsłuch, i żeby to było legalne? Tylko i wyłącznie w momencie, jeśli, jeśli właściciel mieszkania wyrazi na to zgodę. Bo na przykład właściciel mieszkania wynajmuje oso jakimś dwóm osobom, i jedna chociażby z tych osób jest poszukiwana i się ukrywa, właściciel o tym nie wie, to w tym momencie jak najbardziej możecie otrzymać, yy, można otrzymać taką zgodę od właściciela, wyjaśniając mu oczywiście nie to, że mówimy, że jest podejrzenie tylko. Trzeba wydać bardzo dosadną dokumentację stwierdzającą, że ta osoba jest poszukiwana, za co. I że to wszystko ma ręce i nogi, a nie tylko to i ma podstawę prawną, a nie to tylko, że to są jakieś takie y, poszlakowe informacje, dowody, materiały itd. Tutaj muszą być bardzo sprecyzowane informacje, które stwierdzają, że ta osoba, chociażby jedna z tych osób, które tam wynajmuje ten lokal, jest osobą poszukiwaną za dane przestępstwa. I tylko ją trzeba odnaleźć i ją doprowadzić do wymiaru sprawiedliwości, tak? czy, czy, czy organów ścigania, I, i, i tu może być wygodny finał dla detektywa, to raz, a dwa dla właściciela mieszkania, który po prostu może być nieświadomy tego, że ma na swoim lokalu jakiegoś przestępcę, tak? który jest poszukiwany. I żeby nie mieć dalszych problemów z tego tytułu, no to najczęściej wchodzą w współpracę, wydając taki, taką zgodę. To jest jeden, jedna z możliwości, żeby można było wejść i legalnie, e, i legalnie dokonać, dokonać czynności związanych z monitorowaniem tego, co się dzieje w środku, e, a nawet założeniem podsłuchu. Innym elementem e, jest, e, czy innym elementem, inną możliwością w tym elemencie, przepraszam, jest to, że e, możecie, e, mo, waszym zdecydowawcą może być osoba, która mieszka, czyli na przykład jest to para, i jedna z tych tej, tej osób jest waszym zleceniodawcą, i w tym momencie dostaniecie od niej zgodę, ale musi być ta osoba chociażby współwłaścicielem tej nieruchomości. Jeśli tak jest, w tym momencie możecie śmiało wejść na tą nieruchomość i zamontować kamerę i posłuch Oczywiście druga strona, która jest też współwłaścicielem. No, jak najbardziej nie wyrazi na to zgody, ale jeżeli ta druga strona jest obserwowana, no to wiadomo, nie będziemy się jej pytać o to, tak, czy wyrażam to zgodę, no bo to jest totalny przypływ to w ogóle nie ten kierunek. Także w drugim przypadku to tylko i wyłącznie, jeżeli wasz doceniodawca mieszka na tym adresie. I jest też współwłaścicielem tej nieruchomości. Wtedy mogą wydać, czy ona, mogą wydać takie, takie pozwolenie na to, aby wejść. No, najlepiej pisemnie to zrobić, oczywiście. I w tym momencie jak najbardziej można wejść. W innych przypadkach takich, że ani osoby, które tam mieszkają, nie są właścicielami, bo np. mieszkanie jest gminne, od gminy najczęściej nie otrzymacie takiego pozwolenia. To jeżeli te osoby byłyby poszukiwane, no to można się, się o to starać i powiedzmy, jest jakiś cień nadziei, ale najczęściej gmina nie chce w to się w ogóle bawić. Dla nich jest najwygodniejsze to, żeby mieli kogoś, kto tam im płaci, na przykład jeżeli rachunki są wszystkie opłacane i tak dalej. To ich w zasadzie temat nie interesuje, tak i dalsze postępowanie powinny według nich prowadzić, pro, powinny prowadzić organy ścigania, tak? a nie jakiś tam detektyw, który nawet jeżeli jest współgra, z organami ścigania, bo na przykład współpracują razem, bo detektyw powiedział, że pomoże w tym temacie, tak? ułatwi im temat i na tacy ich po prostu wręcz wystawi. To i tak gmina może powiedzieć, że nie, że tam nie chcą tego i tak dalej. Takie przypadki też się zdarzały i dalej się zdarzają i będą się na pewno zdarzać. Co jeszcze może być w tym elemencie, jaką można się oczywiście zgłosić o pozwolenie do państwowych organów ścigania. No jednak najczęściej państwowe organy ścigania nie wydadzą takiej zgody, dlatego że nie współgra to w jakikolwiek sposób z naszą ustawą. Nie ma tu jakiegoś porozumienia i niestety teże organy nie wydadzą tego pozwolenia, więc można próbować, ale próbować zawsze oczywiście można. Ale żeby doszło do wydania takiego pozwolenia, jest to całkowicie niemożliwe wręcz na tą chwilę i, i wielu, wiele osób z tym się na pewno też zgodzi. Drugim elementem, który jest często też widoczny w tych serialach, to to, że detektywi mają ze sobą broń. Eee, no oczywiście uznajemy, że jest broń palna, tak? no bo nikt tam nie mówi, że mają pistolet na kule gumowe na przykład, tak? i tylko dla niepoznaki, Będziemy ich zastraszać, tych, tych figurantów, czy te osoby, które tam są ścigane wręcz. E, więc tam najczęściej jest to jednak widoczne. Nieraz e, można zauważyć jaką scenę, że detektyw strzela na przykład i kogoś tam postrzelił e, i faktycznie jest opatrywana ta osoba potem przez e, e, lekarzy itd. itd. Więc uznajemy, że to jest broń palna. Detektyw jako detektyw nie ma pozwolenia na broń palną. Nie przewidują to żadne przepisy, e, aby detektyw mógł wraz z otrzymaniem licencji otrzymać pozwolenie na broń palną. Oczywiście, e, wielu detektywów jest taki, którzy mają broń, e, która oczywiście wygląda jak normalna broń palna, a jest to broń na kule gumowe. Jest to jakiś środek zabezpieczający, no, nie, nie można powiedzieć, wystrzał z takiej broni tą, tą kulą gumową oczywiście też robi swój skutek i e, niefortunne trafienie kogoś w skroń, czy inne elementy mogą spowodować e, trwały uszczerbek na zdrowiu, nawet zgon, oczywiście, ale mm, jest to na pewno coś, co jest y, do zdobycia od razu. Czyli idziecie do sklepu takiego, nie wiem, jak na przykład jakiejś militaria i tak dalej, i w tym momencie e, możecie sobie nabyć taką broń bez żadnych pozwoleń. E, jest to traktowane jako środek e, zabezpieczający waszą osobę. Nie ma tu nigdzie w przepisach, że nie możecie czegoś takiego posiadać. E, więc tutaj to owszem, to, to można mieć i wiele biur na przykład ma takie coś ze sobą. No poniekąd można się z tego śmiać, ale prawdę mówiąc wiele razy e, taka broń, nawet dla większości śmieszna broń, e, uratowała nie jedną sytuację. Sama, same pozory, nawet tego, jak jest ciemniej, bo mówię się, jakiegoś sprawnego oka w ciągu dnia, jakiegoś sprawnego przestępcy, spostrzegawczego, przestępcy, który spojrzy na tą broń, może wyczuć, że ta broń jednak jest lipą wręcz i jest to broń, która jest na kule, a nie na normalną amunicję. Więc zabawka czy nie zabawka no, to jest na pewno jakiś środek, który Was może ochronić. I ochronił już nie jedną osobę. Jeżeli jest np., jak teraz, robi się szybko ciemno, no to tak szybko nie zauważycie też tego, czy to ten ktoś ma realną broń palną, czy tylko taką powiedzmy ala zabawkową broń, która jest na te kule gumowe. Na pewno nie jest to tak, że każdy detektyw biega z bronią. Nie mówię dlatego, że każdy, bo są też biura detektywistyczne czy detektywi, którzy posiadają również w swoim pakiecie firmowym. Możliwości ochrony, że mają uprawnienia ochroniarskie i prowadzą na przykład firmy ochrony osób mienia, no to wtedy się zmienia punkt, dlatego że i, i cała, cała perspektywa tego wszystkiego, dlatego że jako firma ochroniarska jak najbardziej można mieć broń palną. Więc też umowa może być tak stworzona z klientem, który chce detektywa wynająć, że oprócz działania detektywistycznego czy działań detektywistycznych, również w tym wchodzi np. ochrona tejże osoby, konkretnego zlecenia dawcy. No to wtedy jak najbardziej ta broń palna może być w posiadaniu takiego, że detektywa, który jednocześnie ma firmę ochrony i w tym momencie wszystko staje się legalne. Trzecim, najważniejszym elementem, który chciałem poruszyć w szybkim dosyć czasie, jest czas, czas, który jest widoczny w tych serialach, czas wykonywania tych działań. Tam najczęściej jest tak, że te działania są przyjmowane i za dzień czy dwa maksymalnie te działania są już rozwiązane, już cała, cała zagadka jest rozwiązana. Jest ogrom pracy wykonana przez, przez wiele, wielu wręcz detektywów, tak? ale też czasami się zdarza, widać w tych serialach, że tam pracują dwie osoby wręcz. I, i ta, ta cała zagadka jest po prostu momentalnie e, rozwikłana. Tak? Rozbawia to, jak, jak oglądam, że detektywi są w terenie, dzwonią do swojego szefa, który mówi: Już zaraz zadzwonię, za chwilę sprawdzę i w, tam w bazie policyjnej, za chwilę momentalnie wręcz sam szuka, sprawdza i tak dalej. Nawet jako były policjant, on tego robić nie może. E, nawet jako obecny policjant, bez konkretnej przyczyny i pozwolenia. Nawet nie to, że jednego nie może tego wykonać. E, musi być tu konkretne pozwolenie e, od konkretnych osób i tyle, a nie to, że po prostu momentalnie sprawdzają wręcz e, te wszystkie rejestry, e, na kogo samochód i tak dalej. Bo mają tam jeden komputer i mają dostęp do wszystkich rejestrów. Jest to bójda totalna. Ludzie myślą, oglądając te seriale, że my po prostu usiądziemy do swoich magicznych laptopów i bubu, bu, bu, i mamy. Nie, to jest totalny błąd wydobyć jakiejkolwiek informacji, graniczy z cudem, albo można to zrobić powiedzmy, powiedzmy, nie to, że w 100%, tylko powiedzmy, że w jakimś zakresie pewnych danych, można te dane wydobyć. Ale i tak to się wiąże z tym, że trzeba pojechać w teren i drugą jakby gamę danych trzeba już zweryfikować na miejscu, albo dobrać na miejscu po prostu. W taki sposób, który będzie też legalny. Oczywiście, aby można było to potem wykorzystać do sądu. Ale co do czasu działań, ja się sam spotkałem z opiniami tego typu, jak widziałem na, na forach różnych, że jeśli detektyw po dniu czy dwóch nie wykaże żadnych wyników, no pytanie żadnych, to też takie ogólne za stwierdzenie, w sumie żadnych wyników. Ja rozumiem, że detektyw powinien wykazywać każdego dnia, którego ma być w terenie, czy tam nawet jak ma działać w, w, w biurze i doszukiwać się przez internet informacji, jeśli ktoś. Podpisuje umowę na dwa tygodnie, na przykład, to najbliższy raport sytuacyjny detektyw wykazuje po tygodniu. Nie ma żadnego przymusu ani nawet aspektu prawnego, że my mamy codziennie wydawać dane, informacje i tak dalej klientom. Nie ma niczego takiego. Więc jak ktoś pisze, że jeżeli po dniu czy dwóch nie ma efektów, na przykład, no to nie ma sensu dalej z tym detektywem rozmawiać, tak, bo on jest po prostu nikim i tyle. No to gratuluję w takim razie, bo to jest osoba prawdopodobnie, która non stop opiniuje innych na podstawie takich właśnie, że seriali, gdzie oni tam w dzień czy dwa rozwiązują tematy. To byłoby zbyt piękne, ale dla nas byłoby to świetne, gdybyśmy mieli dostępy do takich danych i do takich systemów. W zasadzie jeden system by nam cały temat tak naprawdę załatwił, czyli CEPIK. Nic innego, jakbyśmy mieli do tego dostęp, ale nie mamy do tego dostępu, niestety, i mamy non-stop temat utrudniony. Dlatego też usługi detektywistyczne tyle kosztują i czas jest niestety, ale też nie krótki. To, że zakończy się sprawa po dniu czy dwóch, ok. Mi się na przykład skończyły takie 4, 5 może spraw w jeden dzień, może dwa maksymalnie. Mój klient zadzwonił do mnie w czwartek poinformował mnie o, o pełnej gamie informacyjnej. Tutaj w zasadzie chodziło o to, aby podjechać tylko i zebrać materiał, tak naprawdę, bo on wiedział wszystko. On bardzo mocno przeszukał różne miejsca, sprzęty i tak dalej swojej żony i wiedział tak dużo, że faktycznie wystarczyło tylko podjechać. On sam nie mógł tam podjechać, dlatego że miał bardzo małe dziecko. No i dwa, że samochód, którym by podjechał, no niestety, że ona mogłaby rozpoznać. No i też może nie czuł się na nasile, aby jechać tam i robić obserwacje, tym bardziej z tak małym dzieckiem. E, więc to ta sytuacja spowodowała, że jak ja pojechałem, dostałem w czwartek te dane, pojechałem w piątek na obserwacje i w piątek temat zakończyły. Bynajmniej zakończyłem, że chodzi o zbiór materiału. Do bo potem przez cały tydzień trzeba było jeszcze prowadzić tą jego żonę, dlatego że bardzo mocno opierała się, że to jest kłamstwo, że ona to robiła coś innego, całkowicie coś innego. I my stopniowo żeśmy rzucali informacjami. Powiedziałem, mu, że ma stopniowo rzuca się informacjami, ale nagrywasz to wszystko, to co ona mówi. I ona w końcu po tygodniu przyznała się do wszystkiego, bo aż tydzień trzeba było jej na to, żeby pozbierała to wszystko, i jednak się do tego przyznała, no bo to było już nieuniknione, tak naprawdę. Czas, no niestety, nie jest on taki jak w serialach. Jest on znacznie dłuższy, dlatego że sprawy najczęściej w tych 99% są skomplikowane. Klienci nie mają dużo danych, mają jakieś tam powiedzmy takie poszlakowe, ale też nie do końca one się zgadzają. To tylko ich są domysły, a te domysły czasami też idą do kuba, bo jednak są błędne te domysły. Więc ten czas jest dłuższy eee, i tego obejść się najczęściej nie da. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Nie zapomnijcie o konkursie, który nadal trwa na 500 subskrypcji. Wystarczy zasubskrybować kanał oczywiście i pod odcinkiem konkursowym napisać w komentarzu Detektyw radzi. I to są tylko jedynie dwie rzeczy, które należy spełnić, aby wziąć udział w konkursie zarówno tym, jak i następnych wszystkich, które będą na tym kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!